Kasia dzwoniła. Halo. Siema. Siema, dzwoniłeś. Ty, bo oglądałem Szota, nie? No. I ty tam mówiłaś o cewce. No. O cewniku, o. Mhm. Wkręcali ci to, czy nie? Nie, nie zgodziłam się. A jak to w ogóle wygląda? Bo to ma jakiś taki kurwa gwint, czy na hama kurwa wpychają do końca? Nie wiem, stary, szczerze powiedziawszy, i jakby nie interesowała mnie za bardzo tego budowa. Nie chciałam, żeby okay. tam mnie ktoś majstrował i ten, także nie. Ale ty mówiłaś, że ci pieluchę założyli tako. No, pieluchę mi założyli 10 sekund po tym, jak przyszłam na oddział. Taką szeroką, wielką pieluchę jak dla dziada. Ale ty sobie to zakładałeś, czy oni ci założyli? Oni mi założyli. To oni ci patrzyli tam na chuchu? No, pielęgniarka tak. O gdzie, w szpitalu? No. A co jest właśnie, jak ja bym tam trafił, a na przykład... Coś? Raz? A, że tak na oddziale leżałeś, czy coś? Ja nie, czemu? No to się pytam właśnie, czy byłeś kiedyś w szpitalu, nie. W sensie tak jako pacjent, nie? Nie. Znaczy byłem w psychiatryku, no ale tam kurwa w biały kaftan jelo, nie? No ale to generalnie się dzielą ludzie na jakby chodzących i niechodzących. Jak no? jesteś chodzący, to nie dostajesz ani pieluchy, ani cewnika, ani niczego takiego. To po prostu sam idziesz skorzystać z łazienki, prawda? Ale w momencie, kiedy jesteś schorowany na tyle, że jesteś niechodzący, no, no to albo dostajesz cewnik, albo masz pieluchę, albo basen. Basen? Kaczuszkę? Basen, kurwa, co za streamy można robić? Nie, no, basen taki szpitalny to jest takie... No? Taki plastikowy zbiornik, który ci ktoś podkłada pod tyłek i możesz się wypikać. Coś jak butelka dla streamera, tak? Tak, dokładnie, no. Tylko w pozycji leżącej możesz się załatwić. A to czemu do butelki nie? Przecież to grawitacja, tylko musisz ten otwór trafić. Widać, preferują inne opcje, no. Aha. A, bo jak na przykład... Że tak powiem, sytuacja pieroga tego wymaga, to nie mają grubsze takie cewniki? Nie zrozumiałam, przepraszam. Jeszcze raz. No bo jest taki cewnik, nie? I to jakby jest taka rurka i tam, że tak robisz Nokia Connecting People. Ale różne rzeczy się dzieją, nie? Że tak powiem. No. Wiesz, na przykład tak zwane to skomplikowane, czy muszę się wyszaleć, i wiesz, jak na przykład ktoś przychodzi, który musiał się wyszaleć przez jakiś czas, to mają jakieś te grubsze, żeby nie było luzu? Ale chodzi ci o kupę? Nie. To ja nie rozumiem. A w sumie jest cewnik do kupy? Nie, no właśnie wtedy masz pieluchę. W komplecie idzie z cewnikiem. To masz cewnik i pieluchę? Tak. To nie lepiej mieć już kurwa samej pieluchy? Na chuj ten cewnik? A kurwa, wysikałbyś się w pieluchę? A kurwa, zesrałabyś się w pieluchę? No nie też, no. To generalnie jest... Pójście za potrzebą w szpitalu jest generalnie w chuj trudne, bym powiedziała. Jeżeli jesteś osobą niechodzącą. No dobra, to co, tak jedziesz i walisz kloca, kurwa, pod siebie? No tak. Lol. Ej, ty co? I przychodzi pielęgniarka. Jak nie zrobiłeś kupy, to jeszcze się na ciebie wydrze. A co ją to kurwa interesuje? No bo muszą pilnować, żebyś się regularnie wypróżniał. Przecież to ja bym kurwa zdjął tą pieluchę kurwa i zasrał kaloryfer tylko po to, żeby ją wkurwić. Jakby ktoś na mnie krzyczał, że kupy nie zrobiłem. Mógłbyś próbować, ale właśnie o to chodzi, że masz pieluchę, bo nie jesteś w stanie się ruszyć nigdzie. Jakbyś był w stanie się ruszyć, to byś nie potrzebował pieluchy. To ty nie chodziłaś tak przez jakiś czas? Po udarze masz tak, że nie możesz się ruszyć przez 24 godziny. Ty nie możesz? Nie możesz. Ale nie możesz, bo faktycznie nie możesz, czy nie możesz, bo ci zakazują? Nie możesz, bo goi ci się rana w mózgu i jak zaczniesz się ruszać i te nerwy jakby tam
uaktywniać, Czyli nie możesz, bo, czyli nie możesz, bo kurwa, bo ci zabraniają. nie możesz, bo sobie zrobisz krzywdę. O. No tak, ale jakby lokomotorycznie jesteś w stanie to wykonać. I pół na pół bym powiedziała, też nie do końca. No ale dobra, no to kurwa też nie musisz podróżować po szpitalu, ale walnąć kloca kurwa w kaloryfer to da radę. Jakby jest to ryzyko, ale świadome ryzyko w takim razie. I tak byś nie dał rady, bo przez pierwsze 24 godziny, przynajmniej ja tak byłam, byłam na sali monitorowanej, czyli na sali, na której przez 24 godziny ktoś siedzi i na ciebie patrzy. No dobra, no ale jakby się dar, to ja bym kurwa przy nim nawet walnął w kaloryfer. Tam nie ma kaloryferów chyba nawet. No to nie, nie wiem kaloryfera. Kurwa, to sąsiadowi bym kurwa nasrał pod czapkę czy coś, to wiesz, to kurwa, no nie wiem, no. No tak, on by nawet się pewnie nie obruszył ani nic, bo ludzie po udarze to raczej... Tak, tam by leżał taki korki tacher, nie? Tak, no. No. Kurwa ty, pojebane w chuj. A jak się czujesz? Wraca ci coś już? Lepszy mam dzień dzisiaj, lepiej ruszam ręką i nogą, także jest git. Ja pierdolę ty, to jest jakbyś do babki kurwa z tym, z Parkinsonem przyszła. Czy tam z Alzheimerem, kurwa, jak ma lepszy dzień, to cię kojarzy, jak nie, to nie. O kurwa ty. Tak, generalnie już czuję się zdziedziała, muszę ciśnienie mierzyć rano i wieczorem. Ja pierdolę. A czego nie możesz robić? Jakaś kawusia, mięso, coś? Z czego nie możesz? Nie mogę brać narkotyków, pić alkoholu, jeść czerwonego mięsa. Czyli ogólnie wszystko, co lubisz. No, tak, dokładnie. Czerwonego mięsa nie mogę, bo jestem na tak zwanej diecie śródziemnomorskiej na obniżenie cholesterolu. A co ty masz, wysoki cholesterol? No jak, podobno jak na osobę po udarze mam dosyć wysoki, więc muszę zbijać dietą. Okej. No to masz zasypiony organizm, no, w takim razie. Nie. Jakby gdybym była normalną osobą bez udaru, to miałabym zajebisty, idealny cholesterol, nie? Czyli... Aha, normy spierdalają, tak? W dół tak, bardzo. Tak. No. Okej. Okej, czyli co, rybka, ryż, tego typu rzeczy? Tak, kuskus, ryba, dzisiaj jadłam łososia, więc takie ten... Ej, to, a to zajebiście... Tak szczerze, to jesteś mega kochana. Czemu? No bo specjalnie zrobiłaś sobie udar, żeby Remek mógł iść polować na swoich wędkowaniach, żeby ci jedzenie przynosić. To jest akurat tak, w porządku. Poszedł polować do supermarketu na tego łososia, no. A to wiesz, to, że ty się postarałaś, a on ma wyjebane, to jest jakby osobna para kaloszy. No tak. No, ale tak to na razie sobie tuptam powolutku, fizjoterapię mam, rehabilitację taką powolutku, co robię. I jak ci idzie? No, spoko. A walisz w chuja na rehabilitacji, czy nie? Co? Czy walisz w chuja na rehabilitacji? Nie, bo na razie miałam tylko dwie fizjoterapie, a na rehabilitację muszę się zapisać jeszcze na NFZ. Na razie robię takie jak ćwiczenia NFZ? Kurwa, ty, jakby ty, zapłać sobie za to, stary, nie ten. Stary, ja sobie zapłacę, ale i tak muszę... Na NFZ to ci kurwa przyniesie ten dwa hantle i se powie, że wróci za godzinę, kurwa. Jakby. Ale tego nie wiem, ja nigdy nie byłam, więc chcę zobaczyć, a mam skierowania pilne, więc jakby zobaczymy, na kiedy mi to... No wiesz, no ja byłem kiedyś na NFZ, bo miałem rozbitą głowę, to chłop przyniósł igłę, kurwa, nitkę i powiedział, żebym se poradził, no. Wiesz, na NFZ nie jest kolorowo. No, byłam w szpitalu, to też jest na NFZ, tak jakby, więc jakby żyłam tam. Nie mówię, widziałem jedzenie, jakie ci dawali, kurwa. Jakaś zaschnięta mortadela, kurwa, i chleb, kurwa, z pomocy, dlatego kurwa, dla powodzian. Dlatego tym bardziej doceniałam, jak Remo codziennie gotował dla mnie, przynosił mi obiady. Czyż on gotował na pyszne.pl pewnie? Nie. Gotował normalnie mi obiadki. A możesz palić? No, nie powinnam. A palisz? Może. A ty powinieneś palić? Tak. Tak? No. Z taką tą, co ty masz tu w gardle, co to się nazywa, zapomniałam. Kutas. Ach, masz kutasa w gardle? Zajebiście, dobrze wiedzieć. To wyjmij, bo chcę z tobą porozmawiać. Już. Okej. Okay. Co to się nazywa? Co masz zepsute, ty? Ja? Mózg. Nie tchawica. Nie trzustka. Mózg.
No to na pewno, ale to takie hormony, co wydziela w dużej ilości. Tarczyca, tarczyca, tarczyca. O. Przy tej tarczycy też nie powinieneś pewnie palić i pić alkoholu i jeść niezdrowych rzeczy i tak dalej. No i co? No i gówno, no i to robisz, no i ja cię nie wypominam, a ty jesteś hipokrytą, że mi wypominasz. Dobra, możemy zagrać orację jeden na jeden u dyrami. Dobra, dawaj. Tak? No. To zapraszam na TeamSpeak. Nie, jaki kurwa TeamSpeak? Jestem boomer, ale bez przesady. To ci się albo uda. Discord, albo wcale. Przecież ty masz TeamSpeaka. Nie mam robiłam ten. Co? No, wiem co. Format. O, format robiłam. Dobra, masz tutaj Discorda, to jest sekretny Discord. Tam się widzimy. A już nie byłam na sekretnym Discordzie, jak... A, jak dostałaś udyru. No. Udyru dostałam, no. Dobra, to dobra, idę. To cześć. Dobra.